Odpalam to gówno. Czemu mi się to na drugim kurwa monitorze odpaliło? Halo? Czemu mi się kurwa w 4K ta rozdzielczość odpaliła? Co tu się dzieje? Jak nagramy najpierw ciebie, odcinek pójdzie do mnie. Właśnie już nagrywania załączone. On zawsze nagrywa od razu. Ja tu jestem przygotowany. Dominik, w razie czego ty wiesz, on nagrywa jak zaczynamy rozmowę. To już zaczyna się, więc jakby cokolwiek mówisz, jak już on, jak mamy plan, żeby grać jakąś grę i mamy ją nagrywać, to od razu się przygotuj na to, że zawsze jest już nagrany. Witam serdecznie wszystkich widzów. Ej, bo ten debil się nigdy nie wita. Dzień dobry, gramy dzisiaj w Dale and Dawson, coś tam. W ogóle serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, nie? Jakby to jest taki jakiś kurwa straszna, że on się nigdy nie wita, nie? Taki cel. Trzeba przyjść samouczek, bo mnie z gry wywaliło. Ja nie przychodziłem. Ja też nie przychodziłem. No, kurwa, ty jedna, trzeba mi się tak. Czyli tak, czyli możemy już odhaczyć, że ktoś powiedział już słowo mur. Już pokazana jest ta pornografia, zwyzywane. Już to, co nam jeszcze brakuje do kompletu? Był już SS, więc mamy kurwa również na ziemskich no, jedynie chyba jeszcze kogo nie zwyzywaliśmy w przeciągu 10 minut to żydu, więc chuj, że to wpierdza. Ale to... Czemu ty do mnie dzwoni? Czemu ty do mnie chcesz? Dzwoni do mnie, co za chłop? Halo? Słuchaj, weź przekaż chłopakom, że tak powiedziałem, co mi front włączyli. Macie słychać jakby co? Halo, skurwale? Halo? Domyślnie macie pod T. A, muszę trzymać T, dobra. Halo. Dzień dobry, halo, skurwale? No co ty robisz? No ty! Ale to nie ja! Ej! Co za gnoj? Chodź tutaj. To nie ja byłem, ej, no zostaw mnie kurwiwo, piwo. Komputer dziad jednych tam i pobrali, wirusy na komputer! Ja sobie kurzę. To nie czas na to! Bardzo dużą fabułę. Co za łeb? Tak głupie. Posłyszałem, bo telefon dzwoni, nie odbiera dziad jeden, no. Ja? Nie ty! Kutaso grzmot! No weź. I ze mnie telefon dzwoni do ciebie przecież! Ja nie wiem, ja mam w ogóle biuro, człowieku. To szukaj tam, gdzie dzwoni ci telefon, do ciebie dzwoni. Ja nie wiem, gdzie ja mam stanowisko. Po co po... Kurde, w ogóle gdzieś powie tu masz, no. A tu... Co się stało? Zwolnili ja sądzę! O, weźcie jak kierownikiem. Słuchajcie, ogłaszam oficjalnie tutaj rozporządzenie grupowe. Chodźcie do sali konfederacyjnej. Do nogi, no, no stado, no, chodźcie, chodźcie. Plan jest bojowy i zajebisty. Zróbcie po prostu co, żeby to nie wybuchło ten zakład, nie? A, chociaż... Czemu mają zadanie, kto jest twoim tatusiem? Skąd ja mam takie rzeczy wziąć? No ty gadasz. Siema, dzieci. No, Zonuś, chcesz chodzi żarcia? Nie. Żeby ci lepiej pracowało. Idź pracować, gówniarz, wyjadłem! Kurwa, ktoś do mnie dzwoni, jane w pizdę mać, jak to się siada? No wypierdalaj z mojego stanowiska! Wyłączaj mikrofon! Ty wrze wycisz, debilu. Halo? Halo! No co jest, halo? No nic, no tak sobie dzwonię. No czego mi to wraca, ja pracuję! Tak się dzieje, o cześć dzwonko, masz biuro po kwinie! To... dzwonisz? Jedyna papieroska. Ojej. Dzień dobry. Dzwoni. Miam. Zwalnę, dzieci! Oddawaj papierosa, oddawaj papierosa. Oddawaj papierosa, oddawaj papierosa. Oddawaj go. Masz. No i tak sądziłem. Galaretkę sobie. Ty nie jest galaretki, tylko pracuj, pracuj. Ale ja nie idę jej jeść, chodź zobaczyć, chodź pójdzie ze mną. Co ty robisz tu? Solidny wąż? Nie, ja sąd generalnie ma strzywacz w galaretce. Gdzie jest ten web domofon? O, cześć domofon. Gdzie ty masz stanowisko teraz? Przenieśli mnie, co za kurwa. Cześć. No ktoś mi zawirusował komputer! Halo! Informatyk! O, czekaj, ta uwaga! O matko! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Zabranie, proszę, zabranie! Nie! Kurwa, no debile! Macie komórkę do nich? Zebranie! Co debil? Ładnie wyglądam? No, zajebiście, zrobię ci zdjęcie, czekaj. Dzięki. Boże, Anetka, jesteś piękna. Co kurwa? Boże, kurwa, ty jesteś Jarek. Kutaso grzmot to jest nałogowy palacz i alkoholik? I prawda. Panie Kabaczku, no jednak na papieroska, no proszę do kibelki chociaż wyjść, dobrze? A propos papieroska, to ja muszę zajarać. Podaj mi dłoń. Moment! Jeszcze nie! Dzwonko, ty musisz szukać tych leniwych i zwalniać ich. No ja kurwa wiem, zaraz cię zwolnię! No jak ja ją spracuję! Zmieniamy kierownika, żeby go nie było. Jasno, Zomini, chodźcie! Chodź za sąd, weź tu kliknij ten. Szybko poszło. Wow! Ale wywaliło szambo, ojoj! Ej, tam się kosz na śmieci palił, ty tu nic nie robisz. No kurwa, próbuję go zwolnić, gdzie się pali kosz? Ej, wolni z biura! Wolni mi z biura, co ja mam zrobić? Ja nie mam go wyrzucić z kompa. No, san. O kurwa, co się dzieje? Wolnienie, ja wiem kogo zwolnia.
Dobrze, ej, dobrze, i to mi się podoba. No, taki frajer. Nie wiem, o co chodzi, tu klikam, powiem wszystko, co leci po kolei. O, spec. O, gaśnica. A może jednak nie. Kurwa, Jaslon, zostaw te koty i te myszy, kurwa, im dać. Ty nie słyszysz żadnego Jaslonu, nie, ale Jaslon takie: o, macie koty, myszy, masz, trzymaj. A Paweł zostajesz wywalony. Tak. Czemu ja? Za papierosy. No, ale co to ma do rzeczy? Przykro mi. Weź, panie, kurde. Jakieś ostatnie słowo? Ja myślę, że to Jaslon wspomnien, bo on się cały, kurde... Ja bym go klepnął po prostu. Koty karmi, no. A Jaslon coś zrobi w ogóle? No, kurde, koty karmi przez pół dnia i nic nie robi. Nie mogę znaleźć jedzenia. Oj, no to tutaj mamy ciężko, tutaj ciężko jest. Jakoś tak... to nie jest... żarcie dla kotów. No właśnie, nie mogę znaleźć, no. Nie wiem, czy to tak łatwo pomylić myszkę komputerową z żarciem, więc... No pisało Bauses, no to wziąłem, ale nie chciała. Dobra, czekaj. Moja prawa ręka, Beszek, jak uważasz? Ja myślę, że obydwóch można. Rzuć monetą, jak wypadnie orzeł, to wylatuje ja, jak Leszka, co Paweł. Rzuć monetą, poczekaj. Coś pierdnęło, jak wiele. Leszka. Kurwa, Paweł! Ja pierdolę, ty! Co ty, Paweł, narobiłeś, ty? Nie rozjebał w ogóle ten Paweł, bo robi coś takiego, nie? Przychodzi do Dominika i mówi tak: te, a gdzie mogę pety kupić, bo się skończył? A bo ten Jasno schodzi na dół, nie, i prób... Gdzie to mój błyska z jakiejś, kurwa, jest za tej kurwa, to nie... No bo ja to myszkę próbowałem dać. Co tu się dzieje? Ja też to wezmę. Kurwa, żebym przerąbał tego pasjansa. Dawaj kubek. No co ty kombinujesz? Nic przecież, nic nie robię. Tak... Ej. Co? Idę z twojego biurka, masz dokumenty do podpisania, kurwa. Dobra, kurwa, gdzie jest biurko moje? Jezu, co chłop. Serwery pierdolone nie działają. Nie działają serwery. My nie ma menedżera, co za chłop. Do sali konferencyjnej mam. O, ty gadasz. Już jestem, wbijam z burty. Dzień dobry. A tak na serwery, bo już był... Ale kto? Ale czemu ty palisz pajkę? Ale Paweł pali papierosa, kurwa, w konferencyjnym. To właśnie też mnie to dziwi. Proszę go o ten... Zwolnić, ja się duszę. Wolnić krakę. Wolnić krakę. Zwolnić krakę. Zwolnić krakę. Definitywnie Pawła, definitywnie Pawła. Definitywnie ja bym siebie sam zwolnił, ale nie mogę. No debil. O, dziękuję. Panie, gdzie jest kierownik? Panie kierowniku, ten kurde jełop drugi wszedł w 20 kilka ma szuraka w gaciach, więc co to ma być? Nie ma. Cześć. Co tam? Czemu jesteś czarny? Co tam się dzieje? Co się dzieje? Co się wydzierasz? Co się trzesz? Co debil ty? O, ślugi jara, tutaj jeszcze narzeka, że do śmietnika wyrzuci ślugi. Tutaj kurwa, myszki nie mam. Myszki nie mam, to se nie pograsz. Informatyk! Tu się pali? Telefon dzwoni. Halo. Halo. Co my? No? Bo mogę. Wszyscy do sali konferencyjnej. Brawa jest naprawdę poważna. Został podpalony śmietnik i jednocześnie wyłączony serwer. No ale to kto? Osobiście. Ja myślę, że to Paweł. On się nie trafi. Paweł nic nie robi, no właśnie. Proszę zobaczyć, czym przyjdzie ten obywatel. Jeszcze co? Zwolnić, bo jest sprzątaczem. No to kto, jak nie Paweł? No jak nie my, to ja myślę, że tak. Jak nie możesz, jak możesz? Jakieś problemy mówić, no, co się dzieje? No komputer się komuś zepsuł i nie mogę odblokować. I też się właśnie zawirusowałeś, czy mi ktoś naprawcie? O, bardzo proszę. Komu jeszcze? Tobie. No tam mam komputer. Hej! Nie, ognisko w lesie i smród plastiku. O, mamy problem. Byłeś przy śmietniku, dlaczego śmietnik się podpalił? Ja nic nie zrobiłem! Te pety sam się tutaj leżą. Ale co, samo się podpaliło? Ja byłem tu z tobą i widziałem, że jasno zciśnęło hasło. Nie mi, tylko Beściakowi. A to kogo to jest komputer? Z Beściaka. No Beściaka. Ale ty tu byłeś tylko. No jasno, coś tutaj był. No ale jasno jest kierownikiem. Co z tego? No to mamy problem. Ja przysięgam na Boga, ja nic nie zrobiłem. W moich oczach poszedłem odblokować komputer panu Jankowi, odblokowałem komputer, odwróciłem się po chwilę, stałeś przy komputerze i akurat zapalił się śmietnik, dokładnie w tym momencie. A po co miałby się wydzierać, że się śmietnik zapalił? Tak. Mogę powiedzieć coś? Ja faktycznie, może być coś prawdopodobne, że do pan Dominik, bo on tak się dość podejrzanie zachowuje. To w takim razie za zwolnieniem. Pana Dominika, tak? Tak, o? Oczywiście. Dwie osoby. A panie Beściak? Jak wy to robicie? Nie wiem, w sumie czy chcę. Aha, no ale oni poszli tańczyć sobie, halo, co to ma być? Co wy robić? Co ty robisz? Kleję się na śmierć. Widzi pan, co pan zrobił?
Panie Bartoszu, czy tak? Pan Janek był przed chwilą w moim biurze? Nie wiem, nie, szczerze mówiąc, on przedtem wyszedł stąd, więc możliwe bardzo prawdopodobnie. Nie, ja byłem w serwerowni. Jak w serwerowni, jak ja przed chwilą byłem w serwerowni? Ale to ty byłeś ze mną. Zgadzam. Przecież ja byłem za tobą w tej serwerowni, tylko ja poszedłem z drugiej strony. Poszedłem przez kuchnię. Jakie spotkanie? Ja myślę, że tutaj pan jest podejrzany. No ale co ty gadasz? Ale on przy twoim biurze siedział, to przecież on by był jak najprędzej, a nie ja. Jak ja byłem, kurde, w kuchni. Siedziałem przy biurku cały czas, próbowałem zadanie swoje. Siedziałeś? Dobra. Pan Bartosz siedział przy komputerze. A ja byłem w kiblu akurat, więc dobra. Nie wiem. Czyli strałeś? Ktoś zawirusował mój komputer. Czemu? No czemu, no. A pan sprzątasz coś widział? Ja nic nie mówię, zwolniliście mnie. Faktycznie. Nie no, to kurwa, albo dzwonko, albo Beściak, no. Beściak był w kiblu, nie wiadomo co robił, a dzwonko siedział przy twoim biurze od razu. No nie, ja nic naprawdę nie zrobiłem, ja siedziałem przy komputerze, próbowałem wydrukować i w tym momencie zostałem zapytany przez pana Jaslonza, jak była sytuacja, to się stało. Ja naprawdę nie wiem. Przed tobą stał pan Janek. Ja byłem przy tym, przy dzwonku, ale sprawdzałem co robi. Nie byłem w twoim biurze. Dwie okoliczności, że obok niego byłem. Przymiechnął gdzieś z boku i no tak Beściak, no Beściak przecież w kiblu był, nie wiadomo co robił zamiast pracować. Dobra, to nie zwalniaj nikogo, bo nie wiemy kto. Żeby nie robić konfliktów, odwołuję spotkanie, no. Ale jeżeli czas zobaczyć, złapię, to bezlitośnie zwolnię. Kaśląs, wirusa mam. Dobra, już. O kurczę, coś poważnego. Nie mogę go zblokować. No jak? Co jest? No co ty? Użyj komputera, klikam i nic się nie dzieje. Myszka nie działa, kurde. Bo myszki nie masz, debilu. Jezu, już jest myszka. Kaśląs, przyniosłem myszkę, odblokuj mi. Dobra, użyj komputera. No co jest? Nie umiesz? Kursor działa i klikam unlock i nie działa. Zepsute. Hasło wpisz. O, jest dobra. O, dziękuję. Nieważne, działa po długiej walkotarii. To jest serwerowni. Jak to jest serwerowni? No ja naprawiam. Naprawia? Tak, ja naprawiłem. Ja naprawiłem. On tutaj, no właśnie ja się zdziwiłem, bo tu pan w serwerowni siedział, się troszeczkę zmartwiłem, ale on naprawił, więc... Nie, ja tu wlazłem, bo ktoś się zepsuł i naprawiłem. Ej, Beściak podpalił kosz! Dobra, spotkanie! Beściak podpalił kosz, gdzie się pali? W kuchni! Halo, panie kierowniku! Gdzie on teraz jest? Nie wiem, zniknął, ale był tu, wychodził stąd. Wychodził stąd, ja tu wlazłem i nagle się pali. Idziemy. Dobra, idziemy, chodź, będzie świetny koronny. Co ty podpaliłeś śmietnik, ty? Co robił pan przed chwilą? Przed chwilą siedziałem na komputerze. A ja na krześle. Chcesz to potwierdzić? Ja nie widziałem pana, żeby gdzieś przy komputerze. Ja w ogóle nie wiem, gdzie on siedział. No to mamy problem. Ja mogę potwierdzić, że siedział przy komputerze. Ten świetnik się podpalił jak Beściak wychodził z kuchni, nie? Ja wchodzę do tej kuchni i się pali. Ja widziałem jednak, jak ty wbiegałeś. No ty gadasz. Tak, ja wbiegałem, ale zobaczyłem, że śmietnik pali i wybiegłem po gaśnicę. I już pan Beściak wcześniej śmierdział. Szczerze mówiąc, jak się mogę tak swoje zdanie wyrazić, to ja naprawdę ja uważam, że tutaj jest jakieś podejrzenie. Ja nie chcę rzucać oszczerstw, ale no to... Stary, musisz cebuli przestać jeść, nie? Co ty gadasz do niego, ty? Kiedy pan... Ja przepraszam panie kierowniku, ja tylko przerwę, ale bo ja mi się wydaje, że to jest taka nieścisłość. Od kiedy pan Beściak widział pana Beściaka, od kiedy siedział na komputerze? Od kiedy pan Beściak widział pana Beściaka, co? Od kiedy pan widział, kiedy pan Beściak siedzi przy komputerze? Przed tym pożarem. Przed pożarem? Tak. No to zaraz, dlaczego pan mówi, że pan widział, No bo wybiegał z kuchni. Bo pan Beściak sam powiedział, że był tam w miejscu pożaru. No właśnie, był w kuchni i mówił, że ja wbiegam i ja zobaczyłem, że świetnik się pali. Dlaczego panowie tutaj jakiś spisek knują? Nie rozumiem. Wie pan co, ja cały czas panu Beściakowi nie ufam. No zaryzykujemy, no wyboru nie mamy, no. Beściak jest moim żabą, kurde, no. Nie menedżer... No. Kurde, co? To kto? No ja przecież gasiłem kurde, ten pożar. Co ty gadasz, jak ja pożar gasiłem, ty? Kurde, człowieku. Dlatego, że pożar gasiłeś. No przecież zobacz, jaki on jest czarny. No co ty gadasz do mnie? Panowie, chyba że... Ja nie mam takich możliwości i po co miałbym swoją firmę palić? A za 5 minut dopiero możemy. Kur... Ja panu kierownikowi przestałem ufać. Przepraszam panie kierowniku, ale ja panu nie ufam. Nie, no to nie. A ja pana bym poprosił, żeby pan był... Że ja będę stał cały czas przy panu i udowodnię panu, że... Panie kierowniku, ja panu nie ufam. Pan ja przepraszam pana, ja... Wiele lat żeśmy, proszę pana, spędzili razem, ale ja panu przestałem ufać. Komputer mi ktoś zainfekował, wszyscy byli tu. O, tak? O, no, ale kurde, jak mogłem swój komputer zainfekować? Możesz swój komputer zainfekować. Oj, możesz. Nie mogę. Możesz. Nie mogę. Ja pisałem maila do dzwonka, że ten, kocham pieski i ciebie też słodziaku i potem nagle wirus mi wyskoczył. Mam to na nagraniu, jak mi nie wierzycie, mówię serio. Ten drive'a włożył przypadkiem, chciał pan zgrać tego maila, na którym miał pan wirusa i... Czemu serwery co chwilę padają? No, ja jestem tu. Chyba, że to są random eventy z tym menedżerem i wirusami też. Który z was? Albo ty. Przysięgam.
Przysięgam, panie kierowniku. No wszystkim przysięgam. Ja nie jestem. Ja też nie. Pan cały czas wykonuje swoją pracę przecież. Ale to może on jest, kurde, i coś mi. Mówię, zmieńmy kierownika. Bo on cały czas jest kierownikiem, może nie możemy go nawet zwolnić. Ja proponuję, ja nie chcę, skromnym jestem człowiekiem, ale ja chciałbym kandydować. Co chłopte. Oho, co robisz? Co robisz? Co zrobiłeś? Czemu serwery się wyszły? I dlaczego zamknąłeś zamek od drzwi? Ja zamknąłem zamek? Otwierać. Halo? Serwery się rozwaliły jak Jasnus tu był z Dominikiem. Szedłem naprawić i nie mogłem, były zamknięte drzwi. Zepiłeś piwo. Nie? Ja bym zagłosował jednak na nowego kierownika, nie? No ja też, no przecież Jasnus był kurde z Dominikiem w serwerowni i się rozwaliło. Muszę sobie papieroska zapalić. Ja też sobie zapalę. Dzwonko, zapalmy sobie papieroska. Chodźcie do Gibla, pogadamy ze panowie. Bo to szkoda strzępić ryja, to ja nie będę pod takim tyranem pracował. No nie, no to jest w ogóle straszny... Masakra jakaś. Nie potrafi zarządzać, tak? Gdzie ten Jasnus? Gdzie Jasnus? Idzie, chyba. Nie no, gdzie jest Jasnus? Nie ma, nie ma pan kierownika. Ty no, zniknął. O, jest Jasnus. Gdzie byłeś? Naprawiałem jedną rzecz. Co tam? Naprawiam jedną rzecz. No podpalił, no, podpalił coś na pewno. Halo? Halo, no ja myślę, panie Janie, że to, że jak najszybciej trzeba zacząć głosować. Jasnus właśnie stoi w kowego weryjnym, na mnie się patrzy. To idziemy szybko. Kurde, Jasnus! Panowie, głosujemy! Ale głosujemy. Ale musi przejść na później. Jestem kierownikiem. No kto jest? Kierownik? No chyba nie. Chcę ucisnąć panu dłoń i pogratulować, jakim pan był dobrym, tym oszustem. No jak ja to miałem? Ja wam to zajęło! Ja pierdzielę, ale długo to jest... Ja pierdzielę! Ja nic nie mówię. Ja chcę tylko powiedzieć, że Janek nas ograł jak 10-latków. Autentycznie... Ja mówię to, że to Janek, przecież to było takie oczywiste. Mi brakło paru sekund, żeby Janka wywalić, bo chciałem go wtedy wywalić. Autentycznie Janek, masz moje uznanie, nie? Faktycznie Beściaka wyminąłem w tej drodze do kuchni, tylko ja ten kosz podpaliłem, od razu poleciłem po gaśnicę.